Popołudnie Wnet. Wyłączyliśmy tego rapera po to, żeby połączyć się z Rykiem Mistewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I poprosić o komentarz do wyników wyborów. Wyników wyborów we Francji, wyników wyborów w Polsce, wyników wyborów w Europie, która buzuje, skręca na prawo, wysoka frekwencja, najwyższa z możliwych. We Francji od 79 roku nie było tak wysokiej frekwencji w wyborach europejskich. Nagle wszyscy sobie przypomnieli o Europie, nagle wszyscy rozdyskutowali się i szukają alternatyw, szukają, w jaki sposób można by Europę uratować może nawet. No a w Polsce widzimy, co mamy. Porażające z całych tych kilkunastu godzin ostatnich, porażająca dla mnie była dzisiejsza wypowiedź Grzegorza Schetyny, czyli nominalnie lidera tej struktury, która łączy Platformę Obywatelską, Nowoczesną, KOD, PSL, SLD, czyli wszystkich przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, który zupełnie nie rozumie, co się stało. On inaczej niż Nicolas Sarkozy, który w 1999 roku podał się do dymisji z funkcji przewodniczącego RPR-u, który wtedy powiedział, że no nie udało nam się, w związku z tym proszę o przyjęcie mojej dymisji. Grzegorz Schetyna takiej okoliczności w ogóle nie widzi, ale też z całej jego wypowiedzi wygląda na to, że on w ogóle nie rozumie, co się stało. Skąd tak niski wynik? Przecież to była absolutna mobilizacja elektoratu wielkomiejskiego, absolutna mobilizacja Platformy Obywatelskiej, absolutna, niewyobrażalna, niemożliwa do osiągnięcia mobilizacja, no a jednak przegrana. To jest bardzo ciekawy moment, bardzo ciekawy dzień w historii, który no jest bardzo też ważnym dniem przed wyborami krajowymi w Polsce na jesieni. Powiedziałeś o wymiarze europejskim i francuskim tych wyborów. We Francji rzeczywiście wygrała prawica. Jeśli chodzi o Europę, to właściwie jest Europą dwóch prędkości, bo i wzmocniona lewica, i wzmocniona prawica. To jest tak, że trudno mi zgodzić się z tą opinią, że we Francji wygrała prawica. Wygrała rzeczywiście nominalnie skrajnie prawicowe wygrało ugrupowanie Marine Le Pen, które jest ugrupowaniem silnie lewicowym w warstwie gospodarczej, które trudno powiedzieć, żeby było ugrupowaniem sprzyjającym polskiej prawicy, ugrupowaniem, które no jest silnie ugrupowaniem prorosyjskim, więc nie mamy z czego się cieszyć z tego powodu, że Marine Le Pen wygrała nominalnie te wybory we Francji. Lewica i postgoliści akurat we Francji również przegrali. Partia komunistyczna to jest 2,1%, partia socjalistyczna to jest około 6%. We Francji takim dużym zaskoczeniem było ponad 12% dla Zielonych, czyli dla tej partii, która jeszcze się no, nie skompromitowała zbyt silnie. Zieloni przecież od kilkudziesięcioleci są na scenie francuskiej, starają się coś wyżebrać w każdych wyborach, ale te 12%, które teraz osiągnęli, to rzeczywiście jest ważny wskaźnik pokazujący, że ludzie we Francji chcą czegoś nowego. A w Polsce ewidentnie chcą, aby to, co się zaczęło, no bo trudno, aby Polskę w jakiś drastyczny sposób zmienić w ciągu tych kilku lat, aby to było kontynuowane. To jest rzeczywiście taki sygnał dosyć jasny, ale sygnał też, na który cała ekipa Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, no zapracowała bardzo, bardzo, bardzo taką solidną pracą. Ja szczerze powiedziawszy, no nie wierzę,
wierzyłem w to, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tego bardzo, bardzo trudnych wyborach dla PiS-u, że Prawo i Sprawiedliwość uda się uzyskać taki wynik, o którym mówimy. Przecież to są wybory wielkomiejskie, to są wybory ludzi, którzy bardzo dobrze rozumieją, o co chodzi w tych wyborach. To są trudne wybory do zrozumienia, a jednak ekipie Morawieckiego i Kaczyńskiego udało się. I to jest, to będzie analizowane pewnie jeszcze przez kilka dobrych miesięcy, jeżeli nie lat, w jaki sposób do tego doszło. I tak się mówi, trudne wybory dla PiS-u. Dlaczego akurat dla PiS-u miały być to trudne wybory? Dlatego, że Europa, dywagacje o tożsamości europejskiej, o tym, w jaki sposób Europę należy zmieniać, wzmacniać, jakie są zagrożenia Europy, co to jest ten Nord Stream, to są kwestie dosyć trudne, wydawałoby się, czyli kwestie, nad którym dywaguje się, dyskutuje się w ograniczonych gremiach, a tutaj okazało się, że udało się te wybory PiS-owi, ale też w pewnym momencie Platformie Obywatelskiej zamienić w takie referendum za i przeciw reformom PiS-u, za i przeciw 500+, za i przeciw Mateuszowi Morawieckiemu, ale też z punktu widzenia politycznego marketingu mam wrażenie, że dużym elementem sukcesu tych wyborów to było to, że właśnie Mateusz Morawiecki jako lider tego ugrupowania, który był wszędzie, który rzeczywiście, ja czasami żartowałem na Twitterze, że jest on w 7 miejscach naraz i że to przecież niemożliwe, żeby on był jednocześnie w Waszyngtonie, w Pruszczu Gdańskim, pod Katowicami i w Warszawie na posiedzeniu Rady Ministrów jednego dnia. No okazuje się, że jednak było to możliwe, że właśnie Mateusz Morawiecki nadał taki impet tej ekipie, że stało się to możliwe. Też pochylenie się nad ludźmi, zrozumienie, że najsłabsi wymagają naszej pomocy, pochylenie się i na wałach przeciwpowodziowych, i w sztabach kryzysowych, i w kopalniach, wtedy, kiedy rzeczywiście było oczekiwanie na to, żeby władza pomogła, żeby władza była, żeby władza nie abdykowała ze swoich podstawowych funkcji. No potem wyśmiewanie tego przez Grzegorza Schetynę było bardzo nie fair. Ten filmik z kobietą w czułenkach, w takich bucikach na wałach przeciwpowodziowych. Wszyscy będziemy to do tego wracali, do tych scen pewnie, które pokazują, w jaki sposób brak wyczucia społecznego, brak czegoś takiego, co przed laty, dawno, dawno temu nazywałem radarem Donalda Tuska. Ten radar Donalda Tuska zniknął z polskiej polityki wraz z Donaldem Tuskiem na terenie Polski. No a jednak rzeczywiście bez takiego radaru, bez wyczucia nastrojów społecznych trudno jest być w polityce i jeszcze trudniej wygrywać wybory. Ale to też jest porażka Donalda Tuska, który przecież zaangażował się w kampanię wyborczą. Mówimy o tym wielkim wydarzeniu Leszka Jarzdzewskiego, gdzie tam po wystąpieniu Leszka Jarzdzewskiego wystąpił rzeczywiście człowiek o imieniu Donald, a nazwisku Tusk. Tak. No, takich wydarzeń było sporo. Była parada wolności, równości czy ataku na Kościół katolicki w Gdańsku. Było kilka takich momentów w tej kampanii, które były samobójczymi strzałami, samobójczymi golami ekipy Grzegorza Schetyny. Donald Tusk w tych wyborach, w tej kampanii Platformie Obywatelskiej, mam wrażenie, że on cały czas jest wielką nadzieją
złodzieją białych, jak jeszcze to jest sformułowanie chyba z 2005 roku czy z 2004, gdzie Donald Tusk ma być wielką nadzieją białych, teraz okazało się, że on strasznie zbiurokracił, że to nie jest już ten Donald Tusk, który mógłby poprowadzić ludzi, obudzić emocje w 20-latkach, w 30-latkach, być nadzieją i takim rzeczywistym liderem. Nie, on przyjechał jako biurokrata europejski. Trochę to jego wystąpienie w Warszawie przypominało wystąpienie sprzed roku czy sprzed pół roku z Wrocławia. Podobne trochę jednak mimo wszystko ogólniki. No nie, to nie jest charyzmatyczny lider, który mógłby porwać tłumy. No pytanie jest, kto będzie tym liderem przed jesienią. Pytaniem jest o to, czy kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego posypie głowę popiołem, pójdzie w pielgrzymce no zapewne pieszej do Częstochowy, bo tylko to pozostaje. Przeprosi za bezsensowną koalicję z Platformą Obywatelską. No i spróbuje PSL odzyskać teren pojedynczo. Pytanie, kto będzie liderem Platformy Obywatelskiej, no bo wydaje się, że całkowicie naturalne byłoby, żeby Grzegorz Schetyna po tej klęsce, tak jak się dzieje na całym świecie, tak jak zrobił Nicolas Sarkozy w 1999 roku, tak jak robią zresztą inni liderzy w każdym właściwie kraju. Jest to bardzo, bardzo częsty motyw w polityce, że wzmacnia się swoje właśnie przywództwo, rezygnując z formalnego przywództwa partii, powraca się po paru latach już wzmocnionym, ale tutaj rzeczywiście jest pytanie, kto w miejsce Grzegorza Schetyny na pierwszy rzut oka, być może Bartosz Orłukowicz, na drugi być może Tomasz Siemoniak. No to są być może prezydent Warszawy, pan Trzaskowski. Pan Trzaskowski, który byłby rzeczywiście namaszczony przez Grzegorza Schetynę, już dzisiaj w wywiadzie telewizyjnym Grzegorz Schetyna powiedział, że on widzi Polskę jako taką dużą Warszawę, gdzie wszyscy głosują na Trzaskowskiego. To oczywiście jest jakaś koncepcja, no bo Platforma potrzebuje w tej chwili lidera, ale też potrzebuje idei. Bo tak naprawdę dobrze by było, żeby było wiadomo, o co Platformie Obywatelskiej chodzi, poza tym, że PiS jest nieodpowiedzialny i powinien zostać od władzy odsunięty, no to dobrze by było, aby Platforma Obywatelska powiedziała o co jej chodzi, czyli kwestia idei. No i poza kwestią lidera i idei też kwestia narracji, opowieści, przekonania ludzi. Nie widzę tego w tej chwili zupełnie. W tych trzech obszarach Platforma Obywatelska jest ugrupowaniem całkowicie pogubionym i mam wrażenie, że w tym pogubieniu trwa od momentu wyjazdu Donalda Tuska z Polski, nominowania wtedy na stanowisko prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. No i potem już jest tylko gorzej. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, z wyborów na wybory to jest tylko gorzej, chociaż akurat elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie powinien popadać w hura optymizmu w tej chwili. Takie przekonanie, że wygramy, tak jak wczoraj pokonaliśmy i zapewniliśmy rządy, przynajmniej w sferze takiej medialnej Prawu i Sprawiedliwości, tak również na jesieni nie trzeba się starać, aby to powtórzyć. No nie, te jesienne wybory to będą wybory o wszystko, nie tylko o utrzymanie rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale też o drugą kadencję. To nie jest oczywiste. O czym opowiedział Eryk Misiewicz, siedząc wygodnie w fotelu w swoim domu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.